Witamy w kolejnym odcinku programu Enigma, w którym przybliżamy najciekawsze tajemnice, odkrycia i problemy świata nauki. Tuż przed II wojną światową w wolnym mieście Gdańsk Niemcy i Polacy ścierali się ideologicznie. Dla hitlerowców i działaczy polonijnych każde zwycięstwo, nawet te sportowe, miało ogromne znaczenie. Polski klub żeglarski z Gdańska postanowił zmierzyć się z Niemcami w prestiżowych zawodach. W roku 1936, tuż przed Olimpiadą w Berlinie, w Kilonie odbywały się wielkie regaty, tak zwane regaty preolimpijskie. I na te regaty z różnych miejsc, z Rzeszy startowały jachty. Jachty, które właśnie miały dopłynąć do Kilonii i tam zdobyć niezwykle prestiżową, ważną nagrodę. Nagrodę, nad którą patronat honorowy sprawował sam Adolf Hitler. Reguła tych regat była taka, że byli to ludzie młodzi. Kapitan Prechytko miał 23 lata. Sigrund II, Godewinda, który był typowany na zwycięzcę regat. Nagroda była fundowana przez Adolfa Hitlera. Był to kronen kompas, wiszący kompas kapitański, 0,5 kg złota, kryształowa kula, hanzatyckie kody, kogi wygrawerowane. I Sigrund II, jako najbardziej zwycięski jacht w ówczesnych regatach, na 50-lecie Deutsche Seglerverein była to nagroda, uhonorowanie działalności tego klubu i tego jachtu, klubu Godewind i jachtu Sigrund II. Okazało się, że te jachty poszły do Kilonii z Sopotu, bo tam zaczynały się regaty, poszły tradycyjną linią przy brzegu. Stawka była bardzo silna, niemieckie sportowe jachty, które zostały ukończone specjalnie na tą imprezę, a także polski szkolny jacht korsarz, jacht, który nie był przystosowany do tego, żeby startować w takich regatach, ale Polacy zaryzykowali. Młody Prechytko po konsultacjach z kapitanem Ziółkowskim postanowili zaryzykować, podejść pod północne brzegi Szwecji. Popłynęli jak najdalej na północ, aż pod Szwecję, jednym halsem, po to, żeby następnie wrócić też jednym wiatrem do Kilonii. Nikt z Niemców, mających lepsze, nowocześniejsze i znacznie szybsze jachty od polskiego, nie zaryzykował takiej taktyki, przez co polski jacht wyprzedził całą stawkę i pojawił się na mecie znacznie, znacznie szybciej, co wywołało zdziwienie, zmieszanie, no i problem, ponieważ przewidywano, że nagrodę, w której znajdowało się 0,5 kg złota, otrzyma właśnie wolnogdański jacht Godewind. No, opłaciło się kilkanaście godzin przed resztą jachtów, przypłynęli do Kilonii. Nawet była taka sytuacja, że nie rozpoznano ich i dopiero jak przypłynęły jachty niemieckie, stwierdzono, że ten jacht też był. Oni kapitanowie, jako etykieta żeglarska w tamtych czasach była taka, że żeglarze potwierdzili, tak, startował korsarz. No i długi czas, nie chciano wydać, prawie 3 dni, uznać tego zwycięstwa. Udało się pod, że tak powiem, ultimatum kapitana Ziółkowskiego, który był szefem polskiej reprezentacji żeglarskiej w Kilonii, zagroził wycofaniem całej polskiej reprezentacji z regat. Wydano tą nagrodę na darze Pomorza, przywieziona do Stawu w 1936, a w 1939 zaginęła. Aktualnie replika tego pucharu piszącego kompasu kapitańskiego jest eksponowana w Baszcie Łabędź, jest trofeum w kolejnych edycjach pucharu korsarza. 1 września roku 1939 Niemcy weszli do siedziby Polskiego Klubu Morskiego w Gdańsku i zabrali słynne trofeum. Do dzisiaj nie zostało odnalezione. Poszukiwania po antykwariatach prowadzone na całym świecie nie przyniosły niestety rezultatów. Z opowieści i zasłyszanych historii opowiadanych w hangarze Polskiego Klubu Morskiego w czasie niepogody, w czasie konsumowania resztek z rejsów, robiliśmy tak zwaną zupę oświęcimkę, opowiadało się o wszystkim i o takich historiach. I ciągle w pamięci wryła mi się ta opowieść, gdzie Tadeusz Prechytko opowiada, jak w czasie parady, po zakończeniu regat do Kilonii, korsarz na przedzie prowadził stawkę jachtów. Na trybunie honorowej odbierającej paradę zwycięskich jachtów stawki tych regat olimpijskich, Adolf Hitler obserwował, jak na pokładzie korsarza jest kronen kompas, a żeglarze polscy młodzi zrobili tak zwany numer, mianowicie na forsztagu korsarza rozwinęli polskiego orła na czerwonym tle i żeglarze zapamiętali, Tadeusz to opowiadał,
pana Adolfa, który no, bijąc brawo, nagle przerwał bić brawo i niestety wyraz miał nie najmocniejszy twarzy. Z załogi korsarza tylko Prechitko przetrwał wojnę. Losy Ziłkowskiego były tragiczne. W sierpniu 1939 roku został aresztowany za odmowę zgody na wpłynięcie Szlezwiga-Holsztyna do Gdańska, ponieważ on jako szef pilotów portu Gdańsk stwierdził, że ten jacht ma, znaczy ten krążownik ma zbyt duże uzbrojenie i załoga wskazująca na militarne ciągoty. W związku z tym został aresztowany i w marcu 1940 roku został rozstrzelany w Sudhofie. I wśród 8 członków PKM-u, z czego 5 członków zarządu, leżą na szpitalu, na zaspie, na cmentarzu zasłużonych. Z redakcją możecie skontaktować się pod adresem enigma@wp.tv. Pozostałe odcinki programu znajdziecie pod adresem enigma.wp.tv.